Mecz z Krakowią układał się dla gospodarzy jak koszmar. Najpierw w przeciągu kilkudziesięciu sekund pierwszej tercji rywale zdobyli dwie bramki. Chwilę po tym bramkarz gospodarzy Joni Purulla interweniował tak niefortunnie, że doznał poważnej kontuzji barku. Uraz wykluczy go z gry na kilka tygodni. Nadomiar złego tuż przed końcem tej części meczu Peter Szinagl, eksgracz Sanoczan, podwyższył na 3-0 dla Pasów. Druga odsłona także dla gości. Krakowianie nie forsowali tempa, ale okres gry w przewadze potrafili udokumentować czwartą bramką. Honorowe trafienie dla miejscowych w trzeciej tercji było dziełem Travisa Oulet, ale to był gol tylko na otwarcie los po porażce. We have new lineups, new players. Mamy nowe formacje, ciągle dochodzą nowi gracze. Mam nadzieję, że jak już będziemy w komplecie, to zaczniemy grać porządny hokej. We are getting better now, we are complete. Liderem pozostaje GKS Tychy, mistrz Polski wygrał z naprzodem, a Sanoczanie już powinni zacząć się martwić o miejsce w czołowej szóstce ligi na koniec drugiej rundy.